Dobry wieczór, kochani, szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ściskam Was na początek bardzo, bardzo serdecznie, gorąco pozdrawiam. Mam nadzieję, że się dobrze macie. No, kochani, ta refleksja. Dzisiaj mam takie pragnienie w sercu powiedzieć o tym. Dla wszystkich może tych, którzy przeżywają już dłuższy czas takie doświadczenia Boże, takie solidne doświadczenia Boże, że chciałbym Ci, kochana siostro, bracie, jakoś pomóc, wesprzeć Cię słowem, nie moim słowem, ale słowem też świętej Faustyny, z dzienniczka świętej Faustyny, kochani. To jest 23, dzienniczek 23. Święta Faustynka pisze tak, bo może przeżywasz jakieś doświadczenia Boże, solidne, takie naprawdę oczyszczające Cię. Samo może nie wiesz, no to zawsze jest oczyszczające, zawsze Pan Bóg dopuszcza coś, żeby nasza wiara wzrastała. Tylko i wyłącznie po to, kochani. Albo wypróbować naszą wiarę. Dlatego nie martw się. Nie martw się, tylko z pokorą to przyjmij. Doświadczenie Boże, to są cudowne rzeczy, kochani. My czasami się tak boimy tego wszystkiego, tego doświadczenia, tego jakiejś takiej pustki, taki brak obecności Boga. Bóg nigdy nas nie zostawi, kochani. Samo to, że istniejemy wciąż, no to jest Jego wielką łaską, wielkim miłosierdziem naszego Ojca jest to, że istniejemy. To jest piękne. Dlatego On, jako Ojciec, Bóg jest miłością, kochani. Jeżeli to sercem zrozumiemy, uwierzymy w to, że Bóg jest miłością, to będziemy doświadczenia przeżywali z miłością. Będziemy Mu dziękowali nawet za doświadczenia, kochani. I kochani, zobaczcie, święta Faustynka pisze tak. Pod koniec pierwszego roku nowicjatu zaczęło się ściemniać w mojej duszy. Nie czuję żadnej pociechy w modlitwie. Rozmyślanie przychodzi mi z wielkim wysiłkiem. Lęk zaczyna mnie ogarniać. I tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, lęk. I dalej pisze tam, to jest, już nie będę Wam tutaj wszystkiego czytał, ale sobie przeczytajcie sobie 23, 24, 25, 26, 27 z dzienniczka. I kochani, zobaczcie tutaj, co dalej pisze. Dalej pisze tak, w 56, pod 56 po prostu numerem. Cierpienia i przeciwności w początkach życia zakonnego przerażały mnie i odbierały mi odwagę. Toteż modliłam się nieustannie, aby mnie Jezus wzmocnił i dał mi moc Ducha swojego świętego, żeby mogła spełnić we wszystkim Jego świętą wolę, bo od początku znałam i znam słabość swoją. Wiem dobrze, czym jestem sama z siebie. Dlatego Jezus odsłonił oczom duszy moją całą przepaść, nędzy, jaką jestem. A przez to rozumiem dobrze, że cokolwiek w duszy mojej jest dobrego, jest to tylko łaska Jego święta. Kochani, no, już też nie chcę się tu szukać książek tych, bo tutaj gdzieś też Jan od Krzyża pięknie pisze. Ale jeszcze, kochani, chciałbym się z Wami podzielić z Pisma Świętego, Pismo naszego Boga Wszechmogącego, naszego tatusia kochanego, kochani, który nawet doświadcza, no, Pan kogo kocha, karci, ćwiczy, to jest piękne, no. Bóg jest miłością, naprawdę, jeśli nawet doświadcza, żyjesz w łasce święcającej, ukochaj to, powiedz: Panie, dziękuję Ci za ten krzyż, bądź uwielbiony, Panie, niosę go z Tobą. Tylko błagam Cię z całego serca, Jezu, w imię Twoje. Panie, dopomóż mi, żebym ja nie zgrzeszyła. Żebym przylgnęła do krzyża całym sercem. Całą duszą, Panie. Bo Ty wycierpiałeś dla mnie więcej, o wiele więcej. Zobaczcie, w mądrości Syracha jest napisane tak w Piśmie Świętym. Drugi rozdział. Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenie. Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy. Ja wiem, kochani, że to jest trudno. Jeżeli ja przeżywałem nieraz takie trudności, że ja nie wiedziałem, czy ja coś dobrze robię, czy coś źle. Taka skrupulatność się wkrada. Człowiek wszystko myśli, czy to się Bogu podoba, czy nie. Ale
Trzeba wyzachować się właśnie, Pismo Święte mówi, zachowaj spokój serca. Jeśli żyjesz w łasce uświęcającej, regularnie przystępujesz do spowiedzi, do komunii świętej i Bóg cię doświadcza, sprawdza twoją wierność, to bądź cierpliwy i zachowaj spokój serca, kochana siostrzyczko, braciszku. Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy. Trzeba mieć dużo cierpliwości, żeby się jej nauczyć w ogóle, nie? Ale zobaczcie, kto ma cierpliwość, ten ma wszystko. Kto ma cierpliwość, ten ma wszystko. Mówiła moja jedna z wielu ulubionych świętych, Teresa Zawila, doktor kościoła, kupcie sobie dzieła, petarda. Jak ona tam pięknie tłumaczy, kochani, co się dzieje w duszy człowieka, żeby człowiek na coś przygotował ewentualnie. Niesamowite rzeczy, takie pouczenia wspaniałe, naprawdę. Tak samo świętego Jana od Krzyża, kupcie sobie dzieła. Pewnie macie. I czytamy dalej. Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy, a nie trać równowagi w czasie utrapienia. Przylgnij do Niego, a nie odstępuj, abyś był wywyższony w Twoim dniu ostatnim. Przyjmij wszystko, co przyjdzie na Ciebie, a w zmiennych losach utrapienia bądź wytrzymały. Jest wykrzyknik postawiony. Bądź wytrzymała, wytrzymały. Bo w ogniu doświadcza się złoto, a ludzi miłych Bogu w piecu utrapienia. Bądź mu wierny, a on zajmie się tobą. Prostuj swe drogi i jemu zaufaj. I gdzieś tam dalej też jest napisane, że powierz Panu swoją drogę, swoje życie i zaufaj Mu. On sam będzie działał. Przychodź, kochana siostro, bracie, jak najczęściej na adorację do Niego, do żywego Jezusa, który zmartwychwstał, który chce dawać nam każdego dnia siebie w Eucharystii, w adoracji, kochani, zobaczcie. Też polecam z całego serca Alicję Lęczewską, Świadectwo, Dziennik Duchowy, też Słowo Pouczenia, jeszcze też petarda. I w numerze 378 czytamy, ja to zawsze sobie czytam, biorę tą książeczkę, przynoszę Święty Sakrament i tak sobie czytam, mówię, Panie, daj mi te słowa zrozumieć dzisiaj, jak będę czytał przed Twoim najświętszym obliczem. Jezu. I czytam sobie tak. Pan Jezus mówi do mnie wtedy tak. Otwórz swoje serce, przylgnij do mnie i proś i wchłaniaj w ciszy i pokoju moją moc, a potem idź i pokazuj, kim jestem swoim życiem i swoim słowem. Będę z tobą, bo ja cię posyłam. Spójrz w swoje przeszłe dni i w słowa, jakie ci dawałem, i w fakty, którymi cię uczyłem. Wiedz, że wszystko było i jest przygotowaniem do tego, byś była moim świadkiem, żywą Ewangelią, którą posyłam do ludzi. Moje słowo ma żyć w tobie, ma stać się ciałem, by pokazać moją chwałę, moją prawdę i moją miłość. Chwałę Jezusa, kochani, tylko i wyłącznie. Czy musimy pokazywać Jego chwałę, bo tak naprawdę my, kochani, nie urodziliśmy się z niczym. Na ten świat przychodzimy z niczym. Czytamy w księdze, księga Koheleta, marność nad marnościami i wszystko marność. To jest Pismo Święte, kochani. Pismo Święte jest takie, te słowa mają taką głębię, jeżeli naprawdę się zastanowimy nad tym słowami, przed Najświętszym Sakramentem, to naprawdę zrozumiemy, że wszystko, co materialne, to nie zaspokoi naszego serca, nie zaspokoi, tylko miłość Chrystusa, tylko miłość Jego może nas zaspokoić, bo On jest wszystkim, czego potrzebujemy. Sam Chrystus, Pan, Bóg nasz, który nad nami czuwa, kochani. On nikogo nie przekreśla, nikogo. Najgorszego, paplającego się w szambie. Nikt nie ma prawa mówić o jakimś grzeszniku, że już nie ma szans. Bo miłosierdzie Boże jest niezgłębione, kochani.
Nie powinniśmy absolutnie nikomu, nikogo przekreślać. Nawet ten, co upada, kochani, pamiętajcie, że to jest walka na śmierć i życie z demonami. I może będą zdarzały się upadki, bo jesteśmy słabi, ale najważniejsze, żeby powstawać. Powstawać do sakramentu pokuty i pojednania jak najszybciej. Bo jeżeli umrzemy w naszych grzechach, to nie wiem, nie wiem po prostu. Jezus nas przestrzega, kochani, przed miejscem, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów. Na wieki, gdzie robak nie umiera. I ogień cały czas jakby... Takim będziemy w takim ogniu duchowym, jako ludzie, którzy nie będziemy słuchać Jezusa Chrystusa, tylko będziemy słuchać ludzi, którzy nie chcą żyć z Chrystusem. Dlatego uważajcie, kogo słuchacie, kochani. Przychodźcie do Niego na adorację, On będzie do was mówił. W sercu, bo to jest Król, to jest Zbawiciel, to jest Mocarz, Król Królów, rozumiecie? To jest Bóg Wszechmogący nasz, albowiem Bóg tak umiłował świat i każdego człowieka, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Dlatego kogo chcecie słuchać? Kogoś, kto z Chrystusem nie chce żyć i próbuje wam narzucić, jak macie żyć? Na tych różnego rodzaju billboardach. Czy obchodzi kogoś, że włosy są zniszczone, tych, co reklamują farbę do włosów? Ile razy się pytałem dziewczyn, które mają zniszczone włosy? Czy często farbowały? Mówię, tak, często. Właśnie. Mają takie suche włosy. Ale mówią, reklamują, że to jest piękne, fajne, że takie kolory, super, ekstra. Ale jakie później włosy są zniszczone, jakie są suche, jak siano. A jak te naturalne włosy u tych kobietek błyszczą, nie? Takie błyszczące są, jak naturalne, nie w ogóle nie farbowane. Kochani, doświadczenia Boże są potrzebne dla nas. Oczyszczające są. Naprawdę. Cierpienie jest wielką łaską. Wielką łaską jest cierpienie. Święty Ojciec Pio powtarzał. Na przykład Święta Faustynka też mówiła, że w cierpieniu krystalizuje się miłość. Im większe cierpienie, tym miłość staje się czystsza. Czystsza, rozumiecie? Bez żadnej domieszki, egoizmu, pychy, miłości własnej, próżności. Wiecie, co to jest pycha? Jak można, wiecie, jak pycha się? Są dwa rodzaje pychy. Zewnętrzna i wewnętrzna. W zachowaniu, w strojach, w tym, co ktoś zamieszcza. Wszędzie można... Ktoś, jak jest kumaty, to widzi, że ktoś jest próżny, pyszny. W sposobie poruszania się objawia się pycha zewnętrzna. Kochani, doświadczenia Boże, dziękujmy Bogu za doświadczenia. Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swoją duszę na doświadczenia i nie lękaj się. Bóg jest z tobą. On cię kocha całym sobą. On oddał życie za ciebie i teraz jest przy tobie. Pomaga ci, wspiera cię. Może tego nie odczuwasz, ale tak jest. Zaufaj mu. Zaufaj mu do końca. Nie tylko wtedy, kiedy jest dobrze, ale zaufaj mu całkowicie. Powierz mu swoje życie. Oddaj całkowicie siebie samego, swoje serce, ciało, duszę, umysł, rodzinę całą. Zanurzajcie się w przynajroższej świętej krwi każdego dnia. Wasze serca, przede wszystkim dusze. Módlcie się do Ducha Świętego, aby wylał na was Jezus każdego dnia. Przed Najświętszym Sakramentem będziecie tego doświadczali. Będziecie mieli taką mądrość Bożą, taką prostotę serca, autentyczność, szczerość, prostotę, taką prostolinijność będziecie mieli, taką... To jest niesamowite, kochani, jaki Jezus bardzo nas kocha. Jak bardzo kocha grzeszników.
Niesamowite to jest, zobaczcie, że jedna, że większa jest radość z jednego nawracającego się grzesznika niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Jezus Cię kocha. Jezus Cię kocha, niesamowicie. Matka Boża, jak Cię kocha, jak patrzy na Ciebie teraz. Maryja tak bardzo chce Cię przytulić do swojego serca. Pozwól jej to zrobić. Pozwól jej to zrobić. Powierzaj jej niepokalanemu sercu swoje dzieci. A wyrosną na świętych, dobrych ludzi. Kochana siostrzyczko, braciszku, naprawdę. Mam nadzieję, że komuś ta refleksja pomoże. Chociaż jednej duszyczce. Wszystko nagrywam po to, żeby chociaż jedna duszyczka została dotknięta przez Bożą łaskę, Bożą miłość i zawróciła ze złej drogi. Naprawdę, to jest w dzisiejszym świecie jest tak dużo narzucających nam różnych rzeczy, które nie są zgodne z wolą Bożą. Dlatego ludzie biorą, bo chcą być fajni, ale jaka końcowa jest, jaki końcowy będzie tego efekt? Aż boję się pomyśleć, kochani. Tych ludzi do psychologów chodzi, do psychiatrów. Odbierają swoje życie. Uciekają w alkohol, bo nie dają rady żyć w narkotyki. To jest straszne, kochani. A Chrystus czeka, mówi, ja jestem. Chcę Ci pomóc. Także, kochana siostro, bracie, trzymaj się ciepło. Pamiętaj, Jezus czeka na Ciebie w komunii świętej, w sakramentach, w sakramencie spowiedzi. W adoracji, na adorację, choć jak najczęściej. Każdą chwilę spędzaj u Jego stóp, z Nim, na modlitwie, na uwielbieniu Go, całym sercem, bo to jest Twój Pan, to jest Twój Bóg, który Cię kocha. Dlatego bądź, miej wdzięczne serce, pełne miłości do Niego. Także trzymaj się ciepło. Mam nadzieję, że komuś to pomoże. Tak za dużo, 16 minut, ojej. Także niech Wam dobry Bóg błogosławi. Pokój, dobro. Amen.